Niecodzienne znalezisko w budynku liceum ogólnokształcącego nr 7 w Katowicach. Podczas remontu w przewodzie kominowym jeden z robotników znalazł pistolet. Broń prawdopodobnie pochodzi z II wojny światowej. Informacji, które mamy, w czasie II wojny światowej odbywał się tam, był ulokowany szpital polowy, więc mogłoby to sugerować, że takie rzeczy mogły się tutaj gdzieś tam znajdywać. Natomiast nie mamy tego w żaden sposób udowodnionego, więc tylko domniemamy, że tak mogło być. Po tym, gdy o znalezisku dowiedziała się dyrekcja szkoły, natychmiast wezwano policję. Na miejscu pojawił się m.in. saper, który sprawdził, czy broń jest bezpieczna. Okazało się, że to pistolet Parabellum, niegdyś będący podstawowym elementem wyposażenia wielu niemieckich żołnierzy. Przy schowanej i zawiniętej w kawałek materiału broni znajdowały się również amunicja, ładownica, kabura i specjalny wydzior do czyszczenia. Bardzo często takie znaleziska po zakończonym postępowaniu przekazywane są do muzeów. Jest to niewątpliwie wzbogacanie eksponatami, takimi zasobów muzeów, więc tutaj zobaczymy, co dalej podzieje się z tą bronią po zakończeniu postępowania. Bo to bez wątpienia doskonale zachowana broń, która może być eksponatem muzealnym. Pistolet Parabellum był podstawowym elementem wyposażenia żołnierzy armii niemieckiej w latach 1908-1938. Potem dalej był produkowany, ale powoli wypierany przez nowocześniejszą broń.